Radio Argentyna. Dzień dobry. Dzisiaj jest 3 września. Znaczy, nie mogę w to uwierzyć, że jest 3 września. To już prawie 6 miesięcy w Junín de los Andes. 6 miesięcy kwarantanny. No dobrze, 3 września. Mamy dzisiaj fantastyczny temat. Bardzo ciekawy. Znaczy właściwie to dwa. Oba są ciekawe. Jeden wesoły, drugi trochę mniej. Już na pewno się przyzwyczailiście, prawda, że na Patagonii, no niestety, tych wesołych tematów to tak dużo to nie ma. Zazwyczaj są te trudne. Trudne, ale interesujące. Mam 3 kartki zapisane notatkami. Strasznie dużo. Mam nadzieję, że się nie pogubię. No dobrze, a zaczynamy. Podcast Radio Argentyna, film Por qué el argentino viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie. Zaczniemy od Rubena. Rubena, nie wiem, czy kojarzycie, czy zwróciliście gdzieś tam uwagę na blogach, stronach, Facebookach, YouTubach, że niedawno wypuściłem taki filmik, czy tam dokument krótkometrażowy, nazwijmy go, 20 minut historii Rubena, dzień z życia Rubena. To jest taki człowiek, który żyje sam, znaczy sam z rodziną, z Fabianą, swoją małżonką i córkami, których liczba waha się. Znaczy jest stała liczba córek, natomiast niektóre córki czasem tam są z Rubenem, a czasem nie. Natomiast on żyje w takim samotnym domu pośrodku pustyni między Senillosa i Cutralcó. Ma 70 km do każdej z tych miejscowości mniej więcej. No i na tych 70 km z obu stron nie ma nic, no bo to właśnie tak jak się rzekło, jest pustynia. Nie ma też wody, więc wodę skąd ma Ruben? Ludzie zostawiają w butelkach, bo tam obok domu Rubena jest takie sanktuarium. Sanktuarium tak naprawdę to jest taki budyneczek 2 na 2 metry, taka budeczka, gdzie ludzie zostawiają świece i niektórzy zostawiają modlitwy kierowane za pośrednictwem błogosławionego Zefiryna. Zefirino Nomuncura. To jest taka ciekawa historia z XIX wieku. To był syn kacyka, jednego z tam ostatnich kacyków Mapuczów. No i Salezjanie zechcieli zrobić z tego chłopca duchownego i zabrali go do Europy. No i któregoś razu czytałem, że właśnie w tej wycieczce po Europie Zefiryn odwiedził również ziemię polskie. A umarł w Rzymie bardzo młodo. Wydaje się, że w wieku 19 lat, no i został takim świętym, znaczy jest błogosławionym, świętym jeszcze nie, no ale jest uznawany powiedzmy za taką regionalną świętą postać. No więc ludzie się zatrzymują przy tej kapliczce, dzwonią dzwonkiem. Obok kapliczki jest też, są też takie kapliczki nielegalne, to znaczy nie katolickie, tylko legendarne, znaczy kapliczki czy punkty, nie wiem, czci legendarnych postaci argentyńskich, takich jak Gauchito Gil, to jest taki Janosik z północy Argentyny, który zabierał bogatym, a oddawał biednym. I Difunta Correa to jest taka postać też legendarna z XIX wieku. Kobieta, która wyruszyła za mężem, którego zaciągnięto siłą na wojnę domową, bo XIX wiek w Argentynie to jest wiek wojen domowych przede wszystkim. No i ona wzięła swoją dziecię na ręce i ruszyła za mężem, szukać tego męża. A jako, że pochodzi z prowincji San Juan, która też jest prowincją dość pustynną, tak jak właściwie spora część Argentyny przy granicy, przy linii Andów. No więc ona ruszyła przez pustynię, w końcu skończyła jej się woda, gdzieś tam upadła pod drzewem, zmarła. Natomiast przykryła jakby swoim ciałem dziecko. Ona to dziecko trzymała przy piersi i kiedy znaleźli ją tam gaucho z okolicy, no to dziecko jeszcze żyło. Uratowane właśnie przez poświęcenie matki. No i od tamtego czasu po prostu te kapliczki Difunta Correa. Difunta Correa, czyli zmarła Correa. Correa to by było nazwisko. Kapliczki tej Difunty Correi występują
no przede wszystkim w San Juan, ale też właśnie rozciągają się po innych regionach Argentyny, aż na przykład do Neuquénu. Ale myśmy się strasznie zgubili, prawda? Bo mówiliśmy o Rubenie. No więc Ruben mieszka otoczony tymi świętymi postaciami, natomiast nie ma wody. Ale ludzie, którzy przyjeżdżają, zatrzymują się, żeby odwiedzać te wszystkie kapliczki, zostawiają butelki z wodą, no i dzięki temu Ruben ma co pić i w czym się myć. Natomiast najbardziej zaskakujące czy interesujące, powiedzmy, jest to, że Ruben też chodzi po okolicy, po wzgórzach. To się mówi Las Bardas, akurat w tym regionie. Są takie dość podłużne, płaskie grzbiety, które nie tyle są wypiętrzeniem, co miejsce, w którym żyje Ruben, powiedzmy, i którędy biegnie droga, jest obniżeniem, bo tamtędy kiedyś płynęła woda, już nie płynie. No więc on chodzi po tych bardach, po tych górach, po tych wzgórzach i znajduje groty strzał i inne elementy, powiedzmy, archeologiczne, inne świadectwa obecności dawnych kultur w regionie. No i się na tym zna, organizuje to sobie w domowym, powiedzmy, w domowym muzeum. Ma tego strasznie dużo i z chęcią, z radością o tym opowiada. No ale do rzeczy, bo nigdy nie skończę, to będę mówił o nim. Zobaczcie sobie wideo, lepiej, jest lepsze niż moje gadanie. Więc ja jechałem tą drogą, odwiedziłem pana Rubena i wszystkie święte postaci. Zostałem tam 3 dni, nakręciłem taki wywiad, wideo, krótki metraż, dokument i opublikowałem ten materiał w internecie. Ludzie się dowiedzieli, zaczęli oglądać, no i okazało się, że Ruben jest bardzo lubianą postacią w okolicy. No i tam w komentarzach zaczęły się pojawiać miłe wspomnienia, jak to komuś się zepsuł samochód, albo komuś zabrakło wody, albo komuś coś się stało pośrodku pustyni, ale właśnie był tam pan Ruben i pomógł. Więc no, wideo zdobyło sobie pewną popularność, no i trafiło nawet do władz miejscowych, to władz gminnych i podobno nawet do władz prowincji. I Ruben opowiada, że w 3 dni po publikacji przyjechał samochód cysterna i przywiózł mi 9 tysięcy litrów wody. Bardzo dobrze pamięta, że to było 9 tysięcy litrów wody, bo ma każdy litr wody dobrze policzony. A los 3 días que salió el video, Wojty, la provincia mandó un camión de Lepa con agua, de la provincia mandaron un camión con 9000 litros de agua. El 25 vino el secretario intendente, me regaló 2 bancos para el santuario nuevo, ahora te voy a mandar la foto. Después vino de nuevo el secretario intendente, estuvo tomando mate 3 horas conmigo más o menos para ver dónde quiero poner más luces. Y me donaron 5 hectáreas para la orilla de la ruta, Boite, para seguir haciendo el santo. ¿Me escuchaste? 5 hectáreas. No y do tego mu jeszcze obiecano, że światło zamontują. I nawet dostał podobno 5 hektarów ziemi przy tej drodze, żeby mógł dalej rozwijać sanktuarium. Także sukces, pełen sukces. Okazuje się, że no właśnie taką działalnością wideograficzną można również zmieniać świat, przynajmniej zmienić trochę, poprawić odrobinę codzienność pana Rubena i jego rodziny. A kto jeszcze nie widział, to ja zapraszam serdecznie na kanale moim YouTube'owym, który nazywa się Wojciech Gonczarek, bo ja się tak nazywam. Znajdziecie wideo nazwane Odkrywca, tudzież El Explorador. Są napisy po polsku, także można oglądać. Zapraszam. A skoro już tak zapraszam, to na wszystko zaproszę od razu. Czytajcie e-booka czy książkę Zabrali mi kraj, który tam dalej jest dostępny, o migracji wenezuelskiej. Powoli, ja dzisiaj się obudziłem, miałem taki pomysł na nowego e-booka, który właściwie już jest napisany w 2/3. To ja wam zdradzę, niedługo wam zdradzę coś na ten temat. Natomiast książka o Paragwaju, długa książka, bardzo głęboka oraz wiele informacji zawierająca, dalej się tłumaczy się. Została 1/4 do przetłumaczenia. Wolny jest to proces, ale no, kiedyś się skończy, prawda? I będziecie mogli, mam nadzieję, przeczytać. Natomiast hiszpańskojęzyczna wersja jest w procesie publikacji w wydawnictwie Edunam, wydawnictwie uniwersyteckim w mieście Posadas w Argentynie. A skoro mowa o języku hiszpańskim, to wrzesień mamy, wrzesień się zaczął, dzieci poszły do szkoły, studenci pewnie niedługo też pójdą, także pamiętajcie, że jeżeli ktoś chce się uczyć hiszpańskiego, to najlepiej ze mną, wiadomo, że najlepiej ze mną. Lekcje online.
lekcje, tudzież konwersacje, jak kto woli. Konwersacje są, powiedzmy, bardziej dla uczniów bardziej niezależnych, którzy chcą konwersować i, powiedzmy, szukać sobie informacji gramatycznych i innych na własną rękę. Natomiast lekcje, no to ja szukam tych informacji gramatycznych i bardziej prowadzę, powiedzmy, te zajęcia. Także jeśli ktoś by się chciał wyedukować po hiszpańsku, to proszę dać znać. Gdzieś tam znajdziecie jakąś możliwość skontaktowania się ze mną, albo na maila w.ganczarek@gmail.com, albo na Facebooku Fizyk w podróży, albo na Instagramie Radio Argentyna, albo no gdzieś tam je znajdziecie, prawda? Dobrze, to przechodzimy do drugiego tematu. Teraz na chwilę z wami Neuen Hip Hop 2018, czyli Rap Mapuche. Rap Mapuche. To jest w ogóle interesujące, że ludność rdzenna tutaj w Argentynie bardzo często lubi się z rapem, tak jak Tonel Axelino, o którym mówiłem wam wcześniej i o którym też wideo możecie znaleźć na moim kanale Wojciech Gonczarek. Kanał Wojciech Gonczarek na YouTubie i wideo El Comunicador, czyli łącznik. Tam Tonel Axelin, setnik.com właśnie rapuje. No i właśnie, dlaczego Mapuche, czy właśnie dlaczego ludność rdzenna tak bardzo lubi hip-hop? Hip-hop, czyli tą muzykę z ubogich dzielnic, powiedzmy, miast amerykańskich. No bo właśnie ta ludność rdzenna bardzo często wygania nas ze swojej ziemi, ląduje w fawelach, w ubogich dzielnicach wielkich miast, no i tam można sobie wyobrazić, że czuje bardzo podobny bunt do tego, który czuli twórcy hip-hopu z Ameryki Północnej. Fuerza agarramos respeto al torneo en hip hop, FDS famen, yo soy puto sistema opresor. De cañete a cura reo en las que Mapu no desiste. Humanos quieren control, pero la tierra resiste. El pueblo no duda prepararse, que lanzan la voz. Hagamos frutos de la tierra, somos frutos del hip hop. Las cuatro ramas dando lucha cuando es mucha la presión. Somos guerreros sin capucho y nuestro canto es del sol. Chaliwa in my puche, ta in puche, kom ne mun, pal ma pumulei, ne wen gul katun kurare wen il el fun, chagula in amule beta in jamugual, penika wal, la miel kawal, fenkita ma puche, ei pita in pucha keche, umautu gela ya in puwe chafe, mun toto in ta in mapu. Dzisiejszy odcinek Radia Argentyna nazwałem Zabór Argentyński. Dlaczego tak? Bo chciałbym wydarzenia, które obecnie mają miejsce w Argentynie, porównać trochę z zaborami pruskim czy rosyjskim, które znamy z polskiej historii. Dlaczego? No po pierwsze, bo żeby łatwiej było nam to zrozumieć, nam jako Polakom, a po drugie, no że rzeczywiście istnieje niebagatelne podobieństwo między tymi dwoma przypadkami. No ale o co chodzi obecnie? W ostatnich dniach Argentyna żyje wiadomością, że w okolicach Bariloche na południe, w okolicach jeziora Mascardi dokładniej, odbyła się manifestacja, tak to nazwano, sąsiadów, oburzonych sąsiadów. Otóż oburzeni sąsiedzi się oburzyli. Dlaczego? Bo Mapuchowie, grupa Mapuchów okupuje pewną niewielką porcję ziemi w Parku Narodowym Nahuel Huapi. No i oburzyli się bardzo ci sąsiedzi i wyjechali na manifestację. Jak to wyglądają takie manifestacje oburzonych sąsiadów? No, że każdy wsiada do tej swojej najnowszej terenówki. Tych terenówek było około 80. No i uzbrojeni, bo tam w zaproszeniu na ten protest oburzonych było napisane, że dobrze by było zabrać ze sobą broń. I to było potwierdzane potem przez władze lokalne. No więc wsiadają do tych swoich nowych terenówek i oburzeni jadą tam wykurzyć tych złowrogich Mapuchów, intruzów, jak to się o nich wypowiada. W takich wypadkach policja z Patagonii zwykła sprzymierzyć się z takimi sąsiadami i rzeczywiście wykurzyć takich Mapuchów, natomiast tym razem stanęła w ich obronie, to znaczy zablokowała drogę, policja zablokowała drogę, żeby oburzeni sąsiedzi
nie mogli spotkać się z Mapuczami, którzy już czekali na to spotkanie i prawdopodobnie doszłoby tam do regularnej bitwy. Miejsce nie jest przypadkowe, bo 3 lata temu, dokładnie w tym samym miejscu, w okolicach jeziora Mascardi, z podobnego powodu został zabity Rafael Nahuel, jeden z działaczy Mapuczów, i został zabity właśnie przez policję w starciu, w którym no, policja chciała wykurzyć właśnie Mapuczów z zajmowanej ziemi. To było 4 miesiące po tym, jak zniknął w cudzysłowie Santiago Maldonado. Santiago Maldonado tajemniczo zniknął po manifestacji w obronie ziem Mapuczów. No Santiago ostatnio raz widziano, jak był ścigany właśnie przez policję, a potem zniknął. No, tajemniczo zniknął. Policja argentyńska jest bardzo znana ze znikania ludzi. W swoim czasie, znaczy w czasach dyktatury w latach 70. i 80., zniknęła 30 tysięcy obywateli, więc taki Santiago Maldonado więcej czy mniej nie robi im większej różnicy. Sprawa Rafaela Nahuela nie miała takiego nagłośnienia w mediach, no bo dlaczego? No Rafael Nahuel był Mapuczem i był ciemnoskóry, a to się nie sprzedaje, prawda? To znaczy, jeżeli jesteśmy mieszkańcami Buenos Aires i jesteśmy biali i zabito gdzieś tam jakiegoś czarnego w lesie, to nas obchodzi, prawda? Natomiast Santiago Maldonado był biały, nie był z miejscowym Mapuczem, tylko przyjechał z zewnątrz i wspierał walkę Mapuczów. No i kiedy właśnie zniknięto, czyli no zamordowano Santiago Maldonado, no to ludzie się przejęli. Bardzo podobny mechanizm 2 lata wcześniej zadziałał w przypadku protestów Ni Una Menos przeciw przemocy wobec kobiet. Oczywiście wcześniej również zabijano kobiety, tylko zazwyczaj były to dziewczyny z ubogich rodzin, dziewczyny ciemnoskóre, więc nikt nie zwracał na to uwagi, prawda? Wręcz demonizowano te dziewczyny. No, zabito ją, bo tam gdzieś się szlajała, bo chodziła w krótkiej spódniczce, bo coś tam. Zawsze było jakieś wytłumaczenie, że to była wina tej dziewczyny, że ją zamordowano. Natomiast kiedy zamordowano białą dziewczynę z dobrej rodziny, no to wyszły na ulicę wielotysięczne protesty. No i podobnie właśnie w przypadku Mapuczów. Z jednej strony właśnie większą uwagę się przywiązało do przypadku Santiago Maldonado, bo był biały. No a z drugiej strony też istnieje ta cała kampania demonizowania Mapuczów, prawda? Że są po prostu, to są ludzie agresywni, to są po prostu jacyś pijacy, jacyś nie wiadomo co, że to nie są prawdziwi Mapucze, że tak naprawdę to są jacyś terroryści. Jaki to ma związek z zaborami? No, bo to też jest zabór. Znaczy, Argentyna pod koniec XIX wieku najeżdża Patagonię i ją podbija, czy tam zabiera ludności, która tam mieszkała, czyli właśnie Mapuczom. To samo robi Chile po drugiej stronie Andów. Też podbija południe Chile. No więc powiedzmy, Mapuczowie nagle znajdują się w takiej sytuacji jak Polacy, rozbici na. No w tym wypadku akurat na 2 kraje jeszcze zabrakło jakiejś Austrii, która by coś tam na południu, jakiś kawałeczek sobie ucięła. I też chyba jest bardzo ważna, wydaje mi się, kwestia słownictwa, bo my się bardzo często zatrzymujemy na tym opowiadaniu o Indianach w cudzysłowie, prawda? No i Indianin, no to jest takie słowo, które co nam przychodzi do głowy, jak mówimy Indianin, jakiś taki dzikus, prawda? W lesie siedzi, z łuku strzela. No to jak go tam podbili, gdzieś tam go na Patagonii, to właściwie no trudno, no to nie ma nic z tym dziwnego. No, dzikie ludy tam zawsze były podbijane, prawda? Nikogo to nie dziwi. Natomiast no, to nie były dzikie ludy, czy to byli, to są ludzie po prostu. No, nie wiem, czy chcecie dzielić ludzi na bardziej dzikich czy mniej dzikich. Ludzie, którzy żyli dobrze, żyło mi się dobrze przy źródłach wody, przy obfitych rzekach, powiedzmy na przedgórzu, no i tam ich stamtąd wygoniono, znaczy część wymordowano, część wywieziono jako niewolników, czy jako sługi w domach, dziewczynki zazwyczaj, wywożono do Buenos Aires jako służące. No a te nieliczne grupy, które się uratowały, no to wyszły wysoko w góry, dlatego potem jak na przykład pojawiają się takie wiadomości, że w jakiejś miejscowości Mapuczów
wyginęło 150 owiec, bo przeszła śnieżyca i wszystkie zamarzły, no to potem czasem są takie komentarze w stylu: no i po co ci Mapuche, tak poszli wysoko w górach żyć? No, nie poszli wysoko w górach żyć, bo im się tak podobało. Stwierdzili, że będą tacy hardkorowi, będą żyć w górach. Tylko, że wszystkie ziemie na dole po prostu zostały im siłą zabrane. No i obecnie mija nieco ponad 100 lat od tych wydarzeń, tak jak w Polsce powiedzmy na początku XX wieku. No i rosną tendencje, by te ziemie odzyskiwać. Te tendencje są coraz silniejsze. Istnieją również działania, by wskrzesić język, bo ten język przez długie lata niknął, czy niknął w wyniku prześladowań, prawda? No bo nie było dobrze widziane. Delikatnie mówiąc, by ktoś mówił w języku Mapuchów, no tak jak powiedzmy w zaborze pruskim, jeżeli chciałeś zrobić karierę, no to należało mówić po niemiecku, nie po polsku. Podobnie no tutaj na Patagonii, jeżeli chciałeś, nie wiem, liczyć na edukację, czy móc załatwić jakąś sprawę w urzędzie, no to trzeba było mówić po hiszpańsku, a nie w Mapusungun. I teraz tak, co myśli o tym społeczeństwo? Społeczeństwo jest podzielone. Jeśli chodzi o sprawę Mapuchów, z tym, że ten podział nie jest łatwy. To nie jest podział czysto etniczny, w sensie Mapuchowie są za niezależnością Mapuchów, a reszta nie jest. Ten podział bardzo często biegnie różnicami społecznymi. W Patagonii, powiedzmy, mamy trzy typy domostw, trzy typy osiedli. Z jednej strony mamy latyfundia, gigantyczne latyfundia, na wiele tysięcy hektarów, na dziesiątki tysięcy hektarów, w których no, właściciel nie żyje. Właściciel żyje w Londynie, w Buenos Aires, w Nowym Jorku. Ma tam swoje lądowisko helikopterów. Czasem wpadnie na chwilę zostawić parę groszy pracownikom i wraca do siebie. No więc żyją tam pracownicy. Jakaś rodzina, która zajmuje się tym latyfundium i zgarnia owce czy krowy, czy co by tam nie było na tych ziemiach. Albo czasem nic. Czasem po prostu te ziemie leżą odłogiem. Z drugiej strony mamy miejscowości, małe miasteczka, takie jak Junín de los Andes, no, gdzie w swoim czasie przyjeżdżali z jednej strony lekarze czy nauczyciele, żeby zająć się instytucjami publicznymi, takimi jak szpitale czy szkoły, wojskowi, bo tu też jest baza wojskowa i wiele miasteczek, tak jak Junín de los Andes, powstało właśnie przy bazie wojskowej, która została ustanowiona właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy rozpoczynała się ta ofensywa na Patagonię. No a potem mamy luksusowe domy, luksusowe dzielnice zamknięte, czy luksusowe country, jak tutaj się nazywa, jak tutaj się mówi. To nie jest tak, że Patagonia była zajęta, żeby ją skolonizować, w tym sensie, żeby tutaj przyjechały rodziny i się zainstalowały i miały swoje 20 hektarów ziemi, uprawiały ziemniaki i żyły w spokoju, prawda? Nie, to nie była taka idea. Idea była taka, że ludzie, którzy mieli dużo pieniędzy, chcieli mieć więcej pieniędzy i więcej ziemi, więc napadli na Patagonię i sobie podzielili ją między sobą. No i to były działki w stylu 100, 200 tysięcy hektarów, 500 tysięcy hektarów, 300 tysięcy hektarów. Obecnie największą znaną posiadłością jest posiadłość Benettona, 900 tysięcy hektarów, czyli mniej więcej tyle, ile ma województwo opolskie. Natomiast w prowincjach takich jak Santa Cruz na przykład, czyli stąd kawałek na południe, połowa Santa Cruz jest wielkości Białorusi. Trochę więcej niż połowa Polski. No i połowa tego Santa Cruz jest w rękach 180 ludzi, którzy mają średnio 50 tysięcy hektarów każdy. Tierra del Fuego, czyli ziemia ognista, jest w rękach 160 ludzi. Mogliby się spotkać w jednej restauracji i pogadać sobie i podzielić wszystkie dobra na w całym regionie. Te wszystkie informacje można znaleźć w spisach ziemi z 2018 roku. To jest zawsze bardzo ciekawa lektura. Censo agropecuario, czyli taki spis ziem, można powiedzieć, z każdego kraju. Zawsze jest bardzo ciekawą lekturą i pozwala na wyjaśnienie wielu spraw. No i tak, to dlaczego ci właściciele ziemscy, bo ci wszyscy oburzeni sąsiedzi, to no, lokalni latyfundyści,
z których każdy ma tam średnio, nie wiem, 15-50 tysięcy hektarów, w zależności od regionu. Strasznie byli oburzeni, bo Mapucze zajęli, wiecie ile zajęli Mapucze? 20 hektarów, 22 hektary. 22 hektary w Patagonii to jest śmiech na sali. To nie jest nic, prawda? No tak jak wam powiedziałem, no to są, tutaj są posiadłości wielkości 50 tysięcy, 100 tysięcy hektarów, więc 20 hektarów to jest pryszcz. Natomiast dlaczego tak się wkurzyli? No bo to było 20 hektarów nad jeziorem. A miejsce nad jeziorem to jest właśnie miejsce na luksusowe dzielnice zamknięte, na pałace, na zamknięte stoki naciarskie dla arabskich tych szejków czy księciów, szejków. No tych ludzi, co mają dużo benzyny, znaczy się ropy naftowej i nie mają co robić z pieniędzmi, no to sobie kupują pałac nad jeziorem w Patagonii. Czemu nie? No więc jak przyjdzie taka grupa brudnych Mapuczów, okropnych intruzów, no to jest oburzające, bo nie można zarobić milionów na arabskich szejkach. I jeszcze się pojawiają takie argumenty w stylu, no że ci Mapuczowie to nie mają prawa do tej ziemi. Oni mówią, że są stąd, ale tak naprawdę to ci Mapucze nie są stąd, bo ci Mapucze nie są Argentyńczykami. Tak się mówi. Nie są Argentyńczykami, ci Mapucze są Chilijczykami. Więc nie mają tutaj żadnych praw w Argentynie. No i teraz, żeby to przetłumaczyć właśnie z argentyńskiego na polski, no to tak jakby ktoś przyjechał do zaboru niemieckiego, albo ktoś żył w zaborze niemieckim, zobaczył jakichś Polaków, którzy tam protestowali, żeby odzyskać kawałek ziemi, bo wszystko oddano Niemcom. I stwierdzono, nie, ci Polacy to tak naprawdę nie są Niemcami. Ci Polacy są Rosjanami. Tak. Dlatego tutaj w Niemczech nie mają żadnych praw. Właśnie chodzi o to, że no że tak, to jest prawda. Mapuczowie nie są Argentyńczykami, nie są również Chilijczykami, są Mapuczami. Prawda? I dążą do... Znaczy istnieją ruchy, które zmierzają do... Rzeczywiście do stworzenia takiej republiki niezależnej. To są powiedzmy ruchy dość mniejszościowe. Prawda? Dlatego... Łatwo jest ich demonizować i mówić, że to są terroryści. No tak, na pewno w XIX wieku jakby istniało słowo terroryzm, no to na Tadeusza Kościuszkę na pewno mówiono by też terrorysta, czy no nie wiem, na takiego Romualda Trauta też by mówiono terrorysta. No nie mówiono, bo akurat jeszcze nikt tego słowa nie wymyślił. W proteście przeciw Mapuczom wzięło udział 80 terenówek. No bo bogaci ludzie chodzą na manifestacje terenówkami. To nie są takie manifestacje, jak kojarzycie, że ludzie wychodzą na ulicy z transparentami. Nie. To się wsiada terenówki i się jedzie, i się trąbi. To jest manifestacja po argentyńsko-oligarchicznemu. Natomiast z drugiej strony okazuje się, że właśnie, tak jak zacząłem wam mówić, ten podział w społeczeństwie nie biegnie linią, powiedzmy, etniczną, tylko bardziej linią różnic społecznych. No i ludzie, którzy przyjechali na Patagonię zasiedlać ją, ci lekarze, czy potem marzyciele i podróżnicy, którzy jechali na Patagonię z tym snem, że to będzie takie nowe, wspaniałe życie na Patagonii, w górach, no to zdawali sobie z tego sprawę, że no to, co tutaj się dzieje, to jest gigantyczna niesprawiedliwość. I to widać, na przykład Funín de los Andes to jest miejscowość, w której nie ma gdzie zbudować domu, bo nie ma miejsca, w cudzysłowie nie ma miejsca. Czy miejsca jest, tylko wszystko jest w rękach trzech ludzi, którzy mają całą okolicę w kieszeni. I jeżeli chcesz się wybudować, no to nie ma miejsca. Albo działki są astronomicznie drogie. Dlatego w Funín de los Andes, które jest miejscowością w Patagonii, czyli regionie, gdzie gęstość zaludnienia jest rzędu jedna osoba na kilometr kwadratowy, czyli tak można to porównać z Syberią, nie ma miejsca. Nie ma miejsca i tworzą się fawele czy dzielnice ubóstwa takie jak w Rio de Janeiro czy w Buenos Aires, gdzie po prostu chatki z dykty są stawiane jedna na drugiej, no bo nie ma miejsca. Na Patagonii nie ma miejsca, wyobraźcie sobie. No więc ludzie zdają sobie z tego sprawę. I zdają sobie sprawę bardzo
łatwo i w sposób bardzo jasny, że wrogiem nie są Mapuczowi, tylko wrogiem jest ta kasta latyfundystów, która ma w kieszeni pół kraju. Prawda? No tak jak wam mówię, w prowincji Santa Cruz, który jest taki przypadek skrajny, połowa Santa Cruz, czyli tak 1/4 Polski, jest w rękach 180 ludzi. 180 osób mogło się spotkać w jednej restauracji i śmiać się z całej reszty, która nie ma nic. Prawda? Więc kiedy zdarzają się takie akcje policyjne, jak ta sprzed 3 lat, gdzie policja strzałem w plecy morduje młodego chłopaka z etnii Mapuczów, który broni dostępu do ziemi, do mizernych 20 hektarów. Do mizernych 20 hektarów w regionie, gdzie ludzie mają 5, 10, 50 tysięcy, 900 tysięcy hektarów. On broni dostępu jego i swojej rodziny, i swojej grupy, całej grupy osób, bo to nie jest jedna osoba, to jest cała grupa osób, która chce te jedyne 20 hektarów, to naprawdę nie jest dużo. No więc tego człowieka morduje się strzałem w plecy w 2017 roku i postrzela się 3 inne osoby. Po tego typu wydarzeniach na ulicę Bariloche czy San Martín de los Andes wychodzą 1000 osób. Nie wyjeżdża 80 grubych facetów w terenówkach, żeby mówić, że są oburzeni. Są strasznie oburzeni, bo ktoś chce im zabrać wspaniałe tereny nad jeziorem, które mogliby sprzedać milionerom z całego świata. Strasznie oburzeni są. Nie wyjeżdża 80 facetów w terenówkach. Wychodzą tysiące osób z transparentami, z instrumentami muzycznymi, obklejają całe miasto plakatami, żeby wspierać tą walkę Mapuczów o odzyskanie ich ziemi. Bo to oni tu żyli. To tak jakby... No i to jest chyba coś takiego, co w zaborach zaborach pruskim i rosyjskim nie wystąpiło. To znaczy nie wystąpili Rosjanie czy Niemcy w proteście popierającym niepodległość Polski. Chyba czegoś takiego nie było. A jeśli się mylę, to bardzo proszę o informację, bo to by było ciekawe coś takiego wiedzieć. Tylko, że teraz jest pytanie, co dalej? Co można dalej zrobić? I w tych dyskusjach po ostatnich protestach, no nawet sam gubernator Rio Negro mówił, że nie wiadomo, co zrobić. Że to jest sytuacja, która nie ma jednego wyjścia. Żeby nie powiedzieć, że to jest sytuacja bez wyjścia. No bo rozwiązaniem tej sytuacji co jest? Oderwanie fragmentu Argentyny. I to się może wydarzyć w jakimś momencie, prawda? Jeśli pomyślimy o tym, co się stało w 1918 roku, to Norman Davis to opisuje w taki sposób, że to nie to, że Polacy byli tacy waleczni i odważni i dlatego odzyskali niepodległość. Znaczy to też, ale głównie dlatego odzyskali niepodległość, bo nie miał im kto tego zabronić. To znaczy nagle w centrum Europy była taka pustka, powiedzmy, takie bezkrólewie. Pojawił się Piłsudski, charyzmatyczny, powiedział, że odzyskujemy niepodległość i nie miał kto mu powiedzieć, że nie. Nie miał kto mu powiedzieć, że nie, bo wszyscy byli zajęci swoimi sprawami. No więc w pewnym momencie może, nie wiem, czy może nie, ale może mogłoby do czegoś takiego dojść. Znaczy, jeśli Piniera w Chile, bo w Chile mamy to samo, prawda? To tą samą sytuację, którą mamy tutaj. Mamy więźniów politycznych, mamy tortury działaczy Mapuczów ze strony policji, bo policja chilijska jest jeszcze bardziej heavy metalowa niż argentyńska. No więc jeśli w pewnym momencie Piniera upadnie razem z jego rządem, a wiecie, że w zeszłym roku były masowe protesty, które ciągnęły się przez długie miesiące i zostały powstrzymane dopiero przez pandemię. Więc jeśli Piniera upadnie i jeśli w Argentynie będzie się pogłębiał ten kryzys, który Argentyna nigdy nie może wyjść z tych swoich kryzysów i pojawi się takie bezkrólewie w Andach, no to nagle może się pojawić jakiś charyzmatyczny przywódca Mapuczów, który powie, no panowie, to ten kawałek ziemi jest nasz i my tu zakładamy naszą Republikę Mapuczów. To by było jakieś rozwiązanie. Jakie mogłoby być inne rozwiązanie? Nie wiem. I nikt tego też dobrze nie widzi, prawda? Jakie mogło być inne rozwiązanie? Jakiś region autonomiczny, coś w rodzaju tych regionów autonomicznych na południu Panamy, gdzie ta ludność Kunajala,
która tam żyje, ma dość sporą autonomię, powiedzmy. Może coś takiego mogłoby funkcjonować. Natomiast na swoje nieszczęście ten region Mapuchu częściowo pokrywa się z regionem złóż ropy naftowej. Coś podobnego, co dzieje się w chińskim Xinjiangu, gdzie Ujgurowie też z chęcią by się oddzielili, natomiast niestety złoża ropy na to nie pozwalają. To znaczy Chińczycy nie wypuszczą ich z ręki za nic w świecie. No Argentyna raczej też by Mapuchów ze złożami ropy nie zostawiła poza swoimi granicami tak łatwo. Teraz tak, mi się wydaje, że strasznie namieszałem. Chociaż no, trzeba przyznać, że temat jest złożony, więc łatwo się pogubić. Jeśli byście byli zainteresowani, to po pierwsze możecie przysyłać jeszcze raz. Po drugie czekam na wasze pytania. Może uda nam się coś wyklarować, coś wyjaśnić lepiej i w sposób bardziej uporządkowany. Natomiast możecie odnieść czasem wrażenie, że ja się skarżę dużo na tę Argentynę, że Argentyna to, że tamto, że niesprawiedliwość, że ziemię, że latyfundia. No bo to jest prawda. Ale też muszę przyznać, że cenię Argentyny właśnie za to, że oni potrafią spojrzeć na to krytycznie, na tę całą sytuację. Tak jak wam powiedziałem, w obronie Mapuchów wychodzą protesty tysięcy i tysięcy ludzi, którzy rozumieją, że Mapuchowie mają prawo do tych ziem. I chociaż może nie zawsze wiedzą, do czego to prowadzi, bo to prowadzi do niepodległości Republiki Mapuchów, może nie zdają sobie z tego sprawy czasami niektórzy, ale potrafią na swoją historię spojrzeć w sposób krytyczny. Coś, czego czasem, przynajmniej w szkole polskiej, do której chodziłem, mam wrażenie, że tego się nie robi. To znaczy w polskiej szkole szlachta jest zawsze taka rycerska oraz odważna i przed murzem jest chrześcijaństwa, prawda? I ratuje cały świat. Natomiast nie mówi się o tym, że ciemięży chłopów, że ci chłopi to tam jak niewolnicy pracują na tych polach, prawda? Że te wszystkie zamki, które potem oglądamy, o takie mamy ładne zamki. No i kto robił na te zamki? Szlachcicy robili na te zamki? Czy tysiące chłopów w polach głodujących robiło na te zamki, prawda? No o tym się nie mówi. Z tym, że to jest dość logiczne i jakby wytłumaczalne, no bo jeżeli wpadamy w niewolę na 123 lata i chcemy z niej wyjść, to nie możemy za dużo prawdy mówić. Znaczy nie możemy mówić, że słuchajcie, no my jesteśmy z takiego kraju, Polska to jest taki kraj, gdzie przez setki lat była taka grupa, która się nazywała szlachta i ciemiężyła całą resztę, prawda? No bo jeżeli powiemy coś takiego, to kto będzie walczył o niepodległość? No bez sensu zupełnie, więc trzeba iść tam kręcić tą całą propagandę narodową, że szlachcice to byli tacy rumiani i odważni i szlachetni i serdeczni i tam byli wszyscy tacy sympatyczni jak Zagłoba. Natomiast w Argentynie zupełnie inaczej. Znaczy, tak jak mówiłem chyba w poprzednim tym podcaście, jeśli się nie mylę, że Argentyna jest takim przedsiębiorstwem kolonizacyjnym Argentyna, w którym przypadkowo znalazło się dużo ludzi, w granicach którego znalazło się dużo ludzi. No i oni właśnie zastanawiają się, o co tu chodzi w tej Argentynie. O co tu chodzi? No jeszcze, a jeszcze bardziej się zastanawiają, o co tu chodzi przy takich rządach, jak teraz, jak Alberto Fernández czy Cristina wcześniej, którzy powiedzmy w jakiś sposób mają dyskurs antyimperialny. No ale czekaj, jak masz dyskurs antyimperialny, jeżeli sam jesteś imperium, które podbija cudze ziemię? Jeszcze raz wam to powtórzę, bo tak się wytłumacza trochę, prawda? Że te wszystkie tematy smutne, trudne, skomplikowane, one to nas wracają nie dlatego, że ja ich tak szukam strasznie, tylko no, otwierasz gazetę, włączasz radio, i to się dzieje. To się dzieje. Ten temat właśnie protestów w Mascardi, no to znowu główny temat właśnie dyskusji w ostatnich tygodniach. Więc trzeba się trochę pozbyć tego takiego przekonania, że Patagonia to jest taki region fantastycznych krajobrazów, gdzie życie płynie spokojnie w lesie, między jeziorem i jeziorem. Tylko to jest region w konflikcie. Więc nie możecie tak przyjechać sobie po prostu i krytykować, że oj, tu Mapucze wychodzą, drogę numer 40 blokują, to taka ładna droga jest, taka ładna, takie ładne pejzaże, oni tutaj stają na tej drodze i blokują. Banda wandali, banda terrorystów po prostu, straszni są.
No to tak byście pojechali w XIX wieku na ziemię polską i strasznie ci Polacy, ten Romuald Traugut to w ogóle jakiś terrorysta jest, okropny i trzeba by ich wszystkich do więzienia wsadzić po prostu, bo już nie wiedzą co wymyślić ci Polacy. Dobrze, koniec, bo już się powtarzam. To do zobaczenia w następnym odcinku i czekam na wasze pytania, komentarze, wolne wnioski, skargi, cokolwiek. Cześć. Podcast Radio Argentyna, film Por qué el argentino viaja i inne inicjatywy dziennikarskie możesz wspierać przez portal Patronite na profilu Fizyk w Argentynie.